8 października 1929 roku w Krakowie zmarł Jacek Malczewski. Jeden z najwybitniejszych polskich malarzy przełomu XIX i XX wieku. Urodzony 14 lipca 1854 roku w Radomiu, w patriotycznej rodzinie. Jego wczesne lata kształtowały trudne czasy zaborów. Malczewski studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod okiem Jana Matejki. Jego pierwsze prace szybko zwróciły uwagę krytyków. Jest on uznawany za mistrza polskiego symbolizmu. W jego obrazach natura, mitologia i patriotyzm łączą się z głęboką refleksją nad ludzką egzystencją. Wśród najsłynniejszych prac Malczewskiego są Śmierć Elenai, Melancholia, W tumanie. Jego sztuka była głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji, a także inspirowana literaturą, religią i osobistymi doświadczeniami. Malczewski często odnosił się do spraw narodowych, wyrażając swoje pragnienie niepodległości Polski w swoich obrazach. Z wiekiem jego sztuka stała się bardziej introspektywna, pełna symboli odnoszących się do przemijania i śmierci. Jacek Malczewski ukształtował pokolenia młodszych artystów, będąc dla wielu niedoścignionym mistrzem. Jego sztuka wciąż inspiruje i zachwyca, stanowiąc ważną część polskiego dziedzictwa kulturowego.